Dzień dobry Państwu, przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. W dzisiejszym spotkaniu Finowie grają przeciwko biało-czerwonym. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Mamy tu system 4-4-2, ale z jednym z napastników cofniętym aż w okolice drugiej linii. To jedna z możliwości. Uderza! W ostatniej chwili przejęli. Dobre podanie minęło linię obrony. Pukki! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Ale szpech. Jest szansa! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Grzegorz Krychowiak. Atak Polski. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Bramkarz bez większych trudności wybronił ten strzał z dystansu. Piotr Zieliński. Lewandowski. No chyba nie sądził, że... I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Po niecelnym podaniu piłka znalazła się za linią boczną i rywale za chwilę wznowią grę. Milik. Przemysław Frankowski. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Tomasz Lam. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Blisko już do bramki. Czy będzie prowadzenie? Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Powrót na środek pola po piłkę. Sebastian Szymański. Lewandowski. No, będzie gol! Świetnie zblokował. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. No i proszę, bramka, mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Robin Lot. Strata. Co zrobi przeciwnik? Lewandowski przed szansą. Milik. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta.
No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, może być groźnie. Uderzenie. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. I po odbiorze strata piłki. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Thomas Lam. Grzegorz Krychowiak. Robert Lewandowski. Sebastian Szymański. Długo, spokojnie rozgrywają. Doskonałe uderzenie! Co to była za interwencja? Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. Arkadiusz Milik. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Robin Lott. Odegranie głową. Frankowski. Milik. Przemysław Frankowski. Pupki. Robin Lott. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest szansa. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. W mojej ocenie to jak dotąd najlepszy zawodnik meczu. Bez niego zespół straciłby przynajmniej połowę atutów. To prawda, gra dziś naprawdę dobry mecz. Jest bardzo aktywny z przodu. No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Grzegorz Krychowiak. Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. Wspaniałe podanie, ale szansa. Dobra okazja. Nieudany strzał, ale szuka kolejnego trafienia. No, rzadko jest tak, że co strzał to gol, ale dobrze, że próbuje. W końcu coś wpadnie. Zieliński. Przemysław Frankowski. Milik. Robert Lewandowski. Thomas Lam. Robin Lott. Skończyła się pierwsza połowa meczu towarzyskiego oba zespoły. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą. Robert Lewandowski. No, strzela! No tak, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Robin Lott. Zdążył w ostatniej chwili. Atak biało-czerwonych. Grzegorz Krychowiak. Lewandowski. Zdecydował się na strzał. Ależ to wybronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i Może zdecydować się na strzał. Zieliński. Ach, dobrze teraz No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Robin Lott.
Gospodarze wciąż w tarapatach, ale mogło być jeszcze gorzej. Może to ich trochę obudzi, natchnie do pogoni za wynikiem. To może być bramka! Strzela! Jak on to obronił! Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Thomas Lam. Sebastian Szymański. Robert Lewandowski. Przemysław Frankowski. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Szansa! Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Dobre podanie, minęło linię obrony. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Grzegorz Krychowiak. Sebastian Szymański. Ostatnio gra naprawdę dobrze. Tak, stanowi mocny punkt zespołu. Robert Lewandowski. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Thomas Lam. Rozrzucenie do boku. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Będzie zmiana. Zieliński. Znowu celne podanie tego zawodnika. Piłka uderza arbitra. Milik. Atak Polski. Przejął piłkę we własnym polu karnym. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Polacy przejmują piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Parw ma do kogo zagrać. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Robin Lott. Pukki. Sebastian Szymański. Rozpoczynają kontratak. Przemysław Frankowski. Milik. Ach, szkoda, strata. Czekamy na dośrodkowanie. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Bereszyński oddala niebezpieczeństwo. No, mogą teraz skarcić rywali. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Pupki. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Nie jest sam. Karny dla Polski. Jest szansa. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daję żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%.
Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Robert Lewandowski. Pupki. Robin Lott. Ależ pechowe podanie i strata. Lewandowski. Będzie strzelał. Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. Sparw. Pupki. Robin Lott. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. To się nazywa zwycięstwo. Czasami mecze towarzyskie